Jesteś właśnie razem z Piotrem i Janem. Minęły 2 dni od momentu, kiedy Jezus został ukrzyżowany. To już 2 dzień, w którym nadzieja jakby przestała istnieć. 2 dzień, w którym wszystko jest inaczej niż było do tej pory. Właściwie nie wiesz, gdzie są pozostali apostołowie. Jest Jan i Piotr. I wielka cisza, przerywana od czasu do czasu łkaniem i słowami żalu. Jan jakby nieco spokojniejszy. Piotr natomiast zapłakany. Widzisz doskonale jego żal wyrysowany na twarzy. Łzy tak wielkie, że niemal wydające dźwięk spływając po jego policzkach. Doskonale rozumiesz, co czuje teraz Piotr. Bo przecież jeszcze nie tak dawno obiecywał Jezusowi, że odda za niego życie. A teraz przeżywa w swoim wnętrzu dramat zdrady. A ból jest jeszcze większy, bo wydaje mu się, że nie ma możliwości, aby Jezusa przeprosić. Że nie ma możliwości, aby to naprawić. Że nie ma możliwości spojrzeć Jezusowi w oczy i powiedzieć: tak bardzo tego żałuję. Właściwie w tej sytuacji, w której wszystko się zmieniło, nie wiecie, co dalej robić. Panuje też strach, bo właściwie nie wiadomo, czy i po was nie przyjdą. Część z uczniów powoli zamierza wrócić do swoich starych obowiązków, do swojej pracy, bo przecież oni się spodziewali, a tu wszystko jest nie tak. Nagle w pewnym momencie widzisz, że ktoś wchodzi. Piotr jakby niewzruszony, obojętny na wszystko, co się dzieje. Siedzi w kącie, twarz ma zasłoniętą rękami. Jest jakby na wpół umarły. Jan zareagował. Poszedł zobaczyć, kto przyszedł. Okazało się, że to Maria Magdalena. Roztrzęsiona, wystraszona, ale jakby z drugiej strony odmieniona. Przyszła i mówi, że właśnie była w grobie, ale zauważyła kamień odsunięty od grobu, a w grobie nie było Jezusa. Zupełnie zdezorientowana, przybiegła właśnie do apostołów, aby im o tym powiedzieć. Bo do kogo miała biec w takim momencie? Kto inny mógłby się tym przejąć?
opowiadała, że najprawdopodobniej ktoś wykradł ciało. Tak była przejęta. Piotr i Jan natychmiast wstali i pobiegli do grobu. Pobiegłeś za nimi, bo przecież nie mogło cię tam zabraknąć. Bo przecież tak zadziwiające wydarzenie nie mogło ujść twojej uwadze. Bo tam coś musiało się wydarzyć. Tam coś musiało się zmienić. Jakoś wewnętrznie czujesz, że w grobie panuje nie tylko pustka nieobecności Jezusa. Po chwili przybiegacie do grobu. Jan jako pierwszy, ale widzisz, że zatrzymał się przed grobem, spojrzał tylko do środka i poczekał na Piotra. Kiedy przybył Piotr, wszedł do środka. Kiedy nachylili się, zobaczyli płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Ale chusta leżała nie razem z płótnami, ale oddzielnie, jakby zwinięta na jedynym miejscu, jakby ktoś specjalnie ją zdjął, złożył i położył. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli ktoś wykrada ciało, to przecież nie dba o takie detale. Nie stara się o to, aby miejsce, w którym ciało leżało, było uprzątnięte. I nagle ta sytuacja napawa cię jeszcze większym zdziwieniem. Kiedy Jan wszedł do środka, ujrzał i uwierzył. Uwierzył nie w to, że ciało Jezusa zostało przez kogoś zabrane, ale że Jezus zmartwychwstał. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Przecież kiedy siedzieliście jeszcze kilka chwil temu razem, nikt nie wierzył w to, że Jezus mógł rzeczywiście zmartwychwstać. Co prawda wiele o tym mówił, ale to dla ciebie i dla apostołów zawsze było jakąś niezrozumiałą historią, jakąś pomyłką, jakąś przypowieścią, której być może do końca nie rozumiecie. Aż tu nagle w takiej rzeczywistości, w której doświadczasz razem z apostołami pustego grobu, który wypełniony jest miłością Chrystusa. Jeszcze nigdy pustka nie była tak pełna. I nagle smutek, żal oraz łzy bólu przemieniają się w łzy radości. Widzisz twarz Jana rozpromienioną, pełną zrozumienia i nadziei. Widzisz twarz Piotra, który znowu uwierzył, który zrozumiał, że będzie mu dane spojrzeć Jezusowi prosto w oczy, że będzie miał możliwość, aby go przeprosić, że będzie miał możliwość, aby się zrewanżować za to wszystko, czym tak bardzo go zasmucił w ostatnich dniach. Nagle wszystko się zmienia. Nagle wszystko staje się nowe. Nagle wszystko nabiera sensu.
śmierć przestaje istnieć, zostaje pokonana. Jakże wielka radość, że słowa, które tak często padały z ust Jezusa, stały się teraz faktem. I rozumiesz, że właśnie w taki sposób, a nie w inny, Jezus dokonał zbawienia. Przecież wiele razy, kiedy mówił o swojej śmierci, zastanawiałeś się razem z apostołami nad znaczeniem tych słów. Że to może jakiś symbol. Że pewnie Jezus jako Syn Boży w inny sposób dokona odkupienia. Ale stojąc teraz w pustym grobie, patrząc na płótna, patrząc na chustę, patrząc na rozpromienioną twarz Piotra, Jana, Marii Magdaleny, rozumiesz, że w taki sposób Jezus mógł i chciał pokazać, jak bardzo kocha człowieka. Tylko poprzez swoją śmierć mógł pokazać, jak bardzo mu na tobie zależy. Bo nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie potrafi oddać właśnie dla tej miłości. Największym wyrazem miłości jest największa ofiara. Ale pełnia tej miłości Boga do człowieka dokonuje się w momencie zmartwychwstania. To jakby nieme słowa kierowane z pustego grobu do ciebie i ty zmartwychwstaniesz i ty pokonasz śmierć mocą mojego zmartwychwstania i tobie chcę dać pełnię życia, ale nie zrobię tego bez ciebie. Nie zrobię tego, jeżeli mi nie pozwolisz. I rozumiesz, jak ważnym jest, aby każdego dnia Jezusowi na to pozwalać. Aby każdego dnia mówić Jezusowi: tak chcę, abyś ty we mnie zmartwychwstał. Ponieważ ja też chcę zmartwychwstać. Ja chcę żyć wiecznie, w pełni szczęścia, w pełni miłości, jakiej jeszcze teraz nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bo jeszcze ciągle przecież uwięziony tutaj, w czasie, w przestrzeni, w moim ciele. Ale Jezus, Bóg, który jest wszechmocny, chce mi dać pełnię miłości, pełnię radości, pełnię szczęścia, którego nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo tak bardzo ogranicza mnie moja słabość, bo tak bardzo ogranicza mnie jeszcze mój grzech, który Jezus właśnie pokonał. Ale oczyma wyobraźni widzę przebitą rękę, którą Jezus wyciąga do mnie i mówi: ja to wszystko zrobiłem dla ciebie. Ja ci to wszystko chcę dać. Jedyne, co musisz zrobić, to chcieć to ode mnie przyjąć i uwierzyć. Tak jak Jan ujrzał i uwierzył.